Krystian Kaszubowski na gali High League, ale kurde, tak przelecę. Jak forma? Jak w ogóle kontuzja? No niestety w pierwszej rundzie doznałem kontuzji, zerwało się całkowicie ścięgno mięśnia. Już jestem tydzień czasu po operacji, za 3 miesiące wracam do treningów i robię kolejną mocną formę i czekam na kolejne jakieś mocne wyzwania. Powiedz, robisz coś w ogóle w tej chwili, siłownia, takie rzeczy dodatkowe, to co możesz górę wzmocnić? Tak, lekarz zwolił małym ciężarem, dosłownie pomalutku robić jakieś tam treningi na górne partie mięśniowe. Także... Jak w ogóle przetrwałeś tą walkę z Maciejowskim? Tak szczerze mówiąc, widać było, że z minuty na minutę ta noga ci coraz bardziej przeszkadza, co? Tak. Czułem tą nogę dosłownie z rundy na rundę coraz mocniej. W każdej rundzie gdzieś tam trenerowi się skarżyłem, że ta noga już coraz bardziej jest osłabiona. Trener mówił, że pogadamy o tym po walce, więc mówię, dobra. Jakie było to dalej pytanie? Nie, pytałem cię, ile czasu będzie mniej więcej w tej chwili ta przerwa trwała? Trzy miesiące przerwa będzie trwała. Po 3 miesiącach, jak wszystko będzie ok, to wracam do pełnych treningów już tak na full. A na High League'u z kim jesteś? Zadziem. Jak oceniasz jego umiejętności? No tak krótki okres czasu, to bardzo dobrze. Także wydaje mi się, że jutro walka do przodu pójdzie. To taka doraźna współpraca, chwilowa na razie, tak? Czy się po prostu... Nie znaliśmy się wcześniej. Jedzie przyszedł do naszego klubu, przyszedł do trenera Grzegorza Jakubowskiego. Grzegorz Jakubowski zaproponował mnie do treningów i od jakichś 3-4 miesięcy razem działamy z Edziem. To co, Krystian, życzę powrotu do zdrowia, do utrzymania jakiejś formy, chociaż wyciskaniu na klatkę. Może pójdzie rekord, może rekordy na klatkę pójdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.